Wkrótce byłem gotowy na swoją pierwszą przejażdżkę w bolidzie Formuły Pierwszej. Rany koguta. Przyspieszenie, nawet jeśli nie wciskamy gazu do dechy, jest przerażające. Nie mogę obrócić kierownicy. To okropne uczucie. W przeciwieństwie do bolidów Formuły Pierwszej, których silniki kręcą się do 18 tysięcy obrotów, ten kręci się zaledwie do 10,5 tysiąca obrotów. I bardzo dobrze. Opony się wychłodziły, nie podoba mi się to. Mam dość. Jeździłem samochodami, które mają równie dużo mocy, co ten. Jeździłem samochodami na slickach. Prowadziłem też auta, które ważą tak mało jak to, ale nigdy nie jechałem czymś, co ma wszystkie te elementy. Nieźle, co? To nie było niezłe. Przerażające. Aby to wyjaśnić, przesiadłem się do mojego własnego samochodu. Mój umysł mówi mi, że mogę wjechać w follow through z prędkością 150 km na godzinę. Sęk w tym, że w Lotusie muszę przekonać mój umysł, że mogę pokonać ten zakręt z prędkością 260 km na godzinę. Co więcej, jeśli spróbuję pojechać Lotusem z niższą prędkością, nie wytworzę wystarczającej siły docisku, a opony będą za zimne, żeby wytworzyć przyczepność. Jeśli pojadę z prędkością, którą dyktuje mi mój umysł, rozbiję się i zginę. Żeby przeżyć, muszę pojechać szybciej, niż mój umysł uważa za możliwe. Jest też problem hamowania. Zwalniając przed hammerheadem w tym samochodzie, który ma ogromne wentylowane tarcze, musiałbym rozpocząć hamowanie tutaj, 140 metrów od zakrętu. Ale co się stanie, jeśli zaczniemy tutaj hamować Lotusem? Zatrzymał się 50 metrów od zakrętu. To oznacza, że jadąc Lotusem, muszę minąć to miejsce, wciskając gaz do dechy. Jechać dalej z pełną prędkością, nie myśląc nawet o hamowaniu. Gdybym dotknął hamulca, wyszedłbym na idiotę. Mój umysł już wykrzykuje: zatrzymaj się, zginiesz. A ja przyspieszam. Dopiero kiedy dojadę tutaj, zaczynam hamowanie. Nie wiem, czy mam tyle odwagi.